Kraków był szczególnie ważnym miejscem dla Mikołaja Kopernika, ponieważ jego ojciec był krakowianinem, kupcem krakowskim przez długi okres swojego życia i dopiero później przeprowadził się do Torunia. Kraków był stolicą Królestwa Polskiego, rozległego państwa. W tym czasie królem był Kazimierz Jagiellończyk, który był również wielkim księciem litewskim. Jego syn Władysław panował w Królestwie Czeskim, był królem Węgier, Chorwacji i Dalmacji. A zatem można powiedzieć, że Kraków był w tym czasie jakby centrum tej rozległej monarchii jagiellońskiej. Miasto słynęło z uniwersytetu od drugiej połowy XV wieku. Jest taka znana kronika Hartmana Szedla. Hartmann Szedel wspomniał, że Kraków słynie zwłaszcza z nauki matematyki i astronomii. W całych Niemczech nie ma tak dobrego uniwersytetu. Więc to też pokazuje, że Uniwersytet Krakowski miał tą międzynarodową renomę. Kopernik i jego brat Andrzej przyjechali do Krakowa jesienią 1491 roku. Ślad ich przyjazdu posiadamy w naszej księdze wpisów, czyli tak zwanej metryce, gdzie pod rokiem 1491 zanotowano Nicolaus Nicolai de Turonia solvit totum, co w przekładzie na język polski brzmi: Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia, zapłacił wszystko, czyli całą opłatę wpisową, która wynosiła 8 groszy. Nie wiemy, komu powierzono opiekę nad nim i jego bratem. Może mieszkali oni przy ulicy Grodzkiej u kanonika krakowskiego Piotra Wapowskiego. Istnieje też taka hipoteza, że mogli mieszkać w jakimś domu kanonickim przy ulicy Kanoniczej właśnie, ale tak naprawdę nie wiemy. Wiemy natomiast na pewno, gdzie Kopernik studiował. Oczywiście w tym czasie głównym budynkiem uniwersytetu, gdzie wykładano owe sztuki wyzwolone, z których słynął Kraków, był budynek Kolegium Królewskiego. Teraz znajdujemy się na dziedzińcu tego budynku. Tu na parterze wokół nas drzwi, które widzimy, to były drzwi prowadzące do sal wykładowych, tak zwanych lektoriów, gdzie odbywały się wykłady. W tym czasie powstały krużganki, które dzisiaj widzimy. Ten dziedziniec wyglądał bardzo podobnie w czasach Mikołaja Kopernika. Oczywiście istniała siatka ulic, która do dnia dzisiejszego zachowuje układ działek wytyczonych podczas lokacji miejskiej 1257 roku. Niedługo przed przybyciem Kopernika do Krakowa w głównym kościele miejskim, czyli kościele mariackim, został ufundowany ołtarz wykonany przez mistrza z Norymbergi Wita Stwosza. Wybitne dzieło z rycerskiej sztuki gotyckiej, duma patrycjatu miejskiego. Widział także na pewno kościół świętej Barbary znajdujący się obok kościoła mariackiego i inne kościoły krakowskie, także katedrę na Wawelu. W czasie studiów Kopernika zmarł stary król Kazimierz Jagiellończyk, a więc Kopernik był świadkiem wyboru jego syna Jana Olbrachta. Oczywiście sukiennice istniały, może nie w takiej formie jak dzisiaj widzimy, bo dzisiejsza attyka sukiennic jest renesansowa. Wtedy był to budynek w stylu ściśle gotyckim. Widział trochę inny rynek niż obecnie, dlatego że cały rynek był w dawnych wiekach zabudowany hramami. Jedne były murowane, drugie drewniane. To była cała siatka uliczek. No oczywiście widział także ratusz, z którego pozostała tylko wieża. No i mury miejskie i bramy to są, można powiedzieć, obiekty, które Kopernik w mieście mógł oglądać. Kopernik po studiach w Krakowie wyjechał na studia do Bolonii, Padwy, potem Ferrari, był także w Rzymie. Natomiast z rąb poglądów Mikołaja Kopernika ukształtował się w Krakowie. Wiemy, że tutaj się koncentrował na matematyce, astronomii i astrologii. We Włoszech wprawdzie prowadzi obserwacje astronomiczne, ale dokładnie wiemy, że studiował tam prawo kanoniczne. W Krakowie w szerokim wymiarze wykładano pisma starożytnych uczonych, w tym Arystotelesa, przy czym nasz uniwersytet tym odróżniał się od innych uniwersytetów europejskich, że nie istniała tu jakaś jedna doktryna obowiązująca,
którą przymusowo należało wykładać, tylko profesorowie wybierali sobie swobodnie różnego rodzaju komentarze. To sprzyjało takiemu pluralizmowi ideologicznemu. Zatem możemy sobie wyobrazić, że tu Kopernik mógł zetknąć się z innymi koncepcjami niż ptolemeuszowska koncepcja geocentryczna, jeśli chodzi o budowę wszechświata. No i w rezultacie wiedzy wyniesionej z Uniwersytetu Krakowskiego Kopernik w późniejszym okresie opracował system heliocentryczny.